12 sierpnia wspominamy błogosławionego Karola Leissnera, prezbitera i męczennika. Karol przyszedł na świat 28 lutego 1915 roku w Rees w Nadrenii w Niemczech. Już jako młody chłopak angażował się w działalność katolickiego ruchu oporu, za co był prześladowany przez kolegów i nauczycieli, w większości należących do partii nazistowskiej. W 1933 roku, gdy w Niemczech do władzy doszedł Hitler, biskup Münster Clemens August von Galen mianował Karola przywódcą młodzieży katolickiej w Nadrenii. Jego apostolstwo wśród rówieśników miało na celu obronę młodych przed wpływami ideologii narodowo-socjalistycznej. Po uzyskaniu matury w 1934 roku Karol rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Münster i Fryburgu. Chciał zostać księdzem. W dniu 25 marca 1939 roku przyjął święcenie diakonatu. Niestety choroba płuc przerwała jego formację seminaryjną. Karol musiał udać się na leczenie do Schwarzwaldu. Tam w rozmowie z jednym z chorych wypowiedział się krytycznie o reżimie nazistowskim. Nie trzeba było długo czekać na skutki jego otwartości. Został aresztowany przez Gestapo. Karola przewieziono do więzienia we Fryburgu i Mannheim, a następnie w marcu 1940 roku do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, a potem do Dachau. We wszystkich tych miejscach, gdy więźniowie tracili nadzieję, on podtrzymywał ich na duchu, ukazywał chrześcijański los cierpienia, dzielił się z głodnymi ostatnim kawałkiem chleba, a umierającym potajemnie przynosił komunię świętą. W tych warunkach Bóg nie zapomniał o jego głębokim pragnieniu zostania kapłanem. 17 grudnia 1944 roku Karol przyjął święcenia kapłańskie z rąk współwięźnia, francuskiego biskupa Gabriela Piketa. Obóz koncentracyjny stał się katedrą dla tego młodego księdza. W uroczystość świętego Szczepana w dniu 26 grudnia 1944 roku w obozowej kaplicy w Dachau ksiądz Leissner odprawił prymicyjną mszę świętą, która zarazem była ostatnią eucharystią jego życia. Kilka miesięcy później, po wyzwoleniu obozu przez wojska amerykańskie w dniu 4 maja 1945 roku, ksiądz Karol został przewieziony jako ciężko chory do sanatorium w Planek koło Monachium. Tam Pan Bóg wezwał go do nieba 12 sierpnia tego roku. Pogrzeb odbył się w Kleve, w którym Karol spędził młodość. 3 września 1966 roku jego doczesne szczątki przeniesiono do katedry świętego Wiktora w Zanten. Proces beatyfikacyjny sługi Bożego rozpoczął się w 1977 roku, a dekret o jego męczeństwie został ogłoszony w obecności świętego Jana Pawła II w dniu 12 stycznia 1996 roku. Do grona błogosławionych papież Polak wprowadził go w dniu 23 czerwca 1996 roku w Berlinie. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Karol aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam miły.